sprawie udzielenia wójtowi gminy dopiero absolutorium. Drodzy Państwo, żeby była jasność, będziemy głosować imiennie, też tak wymaga procedura, czynność udzielenia absolutorium, tak? Pytanie będzie brzmiało, kto z Państwa jest za udzieleniem absolutorium? Będę, podobnie jak w zeszłym roku, prosiła imiennie każdego z Państwa o wypowiedzenie się i Państwo będziecie się wypowiadali, jesteście za, jesteście przeciw, czy wstrzymujecie się. Taka jest formuła? Tak, za, przeciw, wstrzymuje się. W związku z powyższym, ponieważ jest to głosowanie imienne,